Ja byłem swego czasu reporterem radiowym i trafiłem do Dumy Taernu zrobić materiał o nowej, fajnej grze, którą zrobili nasi, Polacy, wrocławianie i uruchomiłem ją sobie tylko po to, żeby sprawdzić w ogóle jak to wygląda, żebym wiedział o czym ja mówię. I się okazało, kurczę, że tak sprawdziłem, że grałem w to, no w zasadzie z przerwami to można powiedzieć, że do dziś jestem graczem, a przynajmniej cały czas w moim sercu jest Taern. Starałem się przebrać za swoją postać z gry, za druida. To jest mój ekwipunek, jedyna tarcza dla druida, smuga, kostur, diabolo, spodnie to wzorek z Fiodora. Hełmy to inicjatywa własna, połączenie garnka z ducha zamku i Saurona. Starałem się to odwzorować, jak wyszło, sami widzicie. Najgorsze było leżenie na podłodze w piwnicy, kiedy narzeczona polewała mnie pianką. Fabuła jest mniej więcej taka, że na nasze królestwo napada inne, bardzo silne. Nasze przegrywa wielką bitwę, zostaje spalone do samej ziemi, no i wszyscy mieszkańcy królestwa uciekają. I gracze to są mieszkańcy tego królestwa, którzy emigrują do innego kraju. Odzywaliśmy się do prasy, odzywaliśmy się do różnych portali i to było dużo pracy na początku włożone, żeby grę rozreklamować. Na targach zdobyliśmy wydawców na Bułgarię, Rosję, Niemcy, Francję, UK, więc tam była włożona duża praca. Teraz już jak się kręci, to już się kręci. Wzorowany strój na sukkubie, czyli demonicy z piekła rodem. Owinięta jest łańcuchem, długa spódnica ukrywa nogi i trzyma na smyczy, na łańcuchu, takie właśnie zwierzątko. Jest to borsuk zombie, nad którym latają muchy. Używam sobie pamięci jako taką bibliotekę i po prostu to się wszystko aktywuje w momencie, gdy jest to potrzebne. Burza taka mózgu, było wiele osób, które wykrzykiwały, jak ma wyglądać kolejna postać do gry. Każdy chciał, żeby był przypakowany, silny, żeby miał dużego orła na klacie, no i żeby ogólnie wyglądał bardzo bojowo. Wyszedł taki pazdanator. Zaczęliśmy grać w Taerna, gdzie raptem, nie wiem, 20 osób może grało na serwerze, nie było wyraźnych postaci, były zwykłe chorągiewki i to nam wystarczało. Mnie ogólnie zaskakuje to, że w grze jestem z wrogami, z niektórymi, którymi kiedyś tutaj byłem, a po prostu jak przyjeżdżam na zlot, to wszyscy są dla mnie bardzo mili i przyjacielscy. No dalej wersja 3D. Robimy wersję cross-platformową, gdzie możemy upakować jeszcze więcej różnych fajnych rzeczy. Na przykład niedawno odkryliśmy, że można grać komarem, co w wersji 2D nie było możliwe. W tej chwili jest całkowicie inny wygląd walki. Tak jak tu widać 3D, jest inny wygląd zegara, inaczej się ustawia skille. Całkowicie jest zmieniony wygląd w porównaniu do wersji 2D. Właśnie konkurs zorganizowany dla par, które się poznały w Taernie. Mieliśmy pierwsze miejsce spośród kilku par. Poznaliśmy się zupełnie w sumie przypadkowo. Ja jej nie lubiłem na początku, nie, ona mnie. Lubiła. A wyszło z tego coś niezwykłego. Mieliśmy do siebie ponad 300 km. W tym momencie mamy około 40-30 i naprawdę planujemy wspólną przyszłość, za co wielkie dzięki dla Briga i wielkie dzięki dla ekipy Taerna, bo dzięki tej tak naprawdę nieznanej grze poznałem kogoś wspaniałego.